Hej Kasiemka, witam wszystkich. Od czego tu zacząć? Długo nad tym myślałem. No słuchajcie, no troszeczkę mnie było. Byłem zajęty, musiałem się zająć innymi ważnymi sprawami organizacyjnymi, jeszcze tak powiem, mówiąc krótko. Co planowałem podjechać do garażu, no to niestety nie mogłem nigdzie wyjechać. Wszystkie sprawy ogarnięte. No nic, no takie podsumowanie jest, że miałem w planie właśnie, że demontaż właśnie przeprowadzić tego kompresora, który otrzymałem tutaj od przyjaciela Obserwator Prospektor, także pozdrawiam Cię przyjacielu. Miałem się wziąć za renowację właśnie tej lampy karbidówki. No będzie musiała poczekać albo na inny plan pójść. Miała być kopalnia miedzi i dopełnienie tego wiadra, no niestety tak to wygląda, że nie będzie tego na razie. Flaming sobie tutaj czeka. Miałem też w planach właśnie renowację tych podków i tego narzędzia, które wyłowiłem na jeziorze Potańskim razem właśnie z Marcinem z Kaunał tam na dnie, no i z teściem, z Dariuszem. Pozdrawiam Cię, Dariusz. No miałem się też zabrać właśnie za te fanty, które trzymałem w paczce od Szczai. Pozdrawiam Cię, Marek, właśnie ten silnik. Tutaj jakiś jeszcze pewno zawór, elektrozawór czy coś. No niestety, no nie będę mógł się za to zabrać. Także i unboxingów, i magnesu, no i sprzątania lasu, bo worków trochę zostało. Też nie będzie ważenia. Także nic, no gaszę światło i idę sobie stąd. No i tak, moi kochani, tego wszystkiego, o czym mówiłem, nie będzie. No nie będzie tego w tym miesiącu, ani nie będzie tego po prostu w październiku. W październiku bardzo mało będzie odcinków na kanale Flaming Recycling. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało. No muszę wyjechać z pracy, za pracą. Taka padła decyzja. No i tak, no tam, gdzie będę, myślę, że internet jest. Bo zresztą internet jest wszędzie, także postaram się nakręcić jakieś odcinki, ale jeszcze nie wiem, nie obiecuję. Bardzo, bardzo mocno liczę na moich stałych widzów. Tak to robi Jerzy Pełka, aktywny na moich wszystkich starych odcinkach. Ogląda je, komentuje, leci po kolei. Ja bardzo, bardzo mocno wszystkich zachęcam do tego właśnie, do oglądania starych odcinków. Tak proszę Was, no nie wiem, bądźcie ze mną przez ten czas. Pragnę też taki konkurs, zachęcić Was do konkursu na wstępie. A więc, moi kochani, jak ktoś napisze w komentarzu pod tym filmem, albo kto pierwszy napisze, o, zróbmy tak, że kto pierwszy, a potem sobie jeszcze zobaczę, do jakiego państwa jadę, do jakiego państwa lecę, bo lecę, tak, w niedzielę wylatuję, lecę do innego kraju na ponad miesiąc. Wrócę do Polski, no ale przez ten czas, no nie wiem, czy będę w stanie kręcić odcinki o tematyce tego mojego kanału. Moi kochani, kto pierwszy napisze, na pewno wyślę do niego z tego kraju karteczkę. Także pozdrawiam serdecznie. I oczywiście też może będzie więcej tych odpowiedzi, zrobię jakieś losowanie, jeszcze nie wiem, ale tak, bądźcie z Flamingiem. Zapraszam właśnie na moje poprzednie odcinki. Ja na pewno przez ten czas też postaram się nadrobić zaległości, oglądając inne kanały, odpisując na Wasze komentarze, bo naprawdę kanał świetnie się rozwinął. Ale mam też tego świadomość, że niestety algorytm YouTube'a zwrócił już uwagę na to, że nie ma odcinków. Były częściej to odcinki i już to leci wszystko w dół. Także udowodnijmy wspólnie razem, że mimo rzadszego nadawania, że tak powiem, filmików na kanale, kanał się może utrzymać. Jest to też jakaś, będzie dla mnie próba dla kanału. Zobaczymy, no jak to wszystko wyjdzie. Ja oczywiście postaram się na miejscu, tam gdzie pojadę, na pewno coś wymyślę.
jeden taki zestaw woreczków to z sobą wezmę, żeby nie było. Na pewno karteczki do sprzątania też z sobą wezmę, bo to są takie najłatwiejsze rzeczy, które gdzieś nawet możemy na obczyźnie, że tak powiem, zrobić. No niestety magnesu z sobą nie wezmę, a bardzo, bardzo mi się ostatnio magnes podobał, jeszcze tym bardziej dankówka. No mega, mega fan z tej dankówki. Pozdrawiam oczywiście przy tej okazji Maxa, z którym ostatnio byłem, Artura z kanału Kaniów Czysty jest zajebisty, bo naprawdę Kaniów Czysty jest zajebisty. Artur, właśnie Artur to jedyna osoba, która wie, gdzie będę, ale Artur oczywiście nie bierze udziału w konkursie. Artur ma obiecane różnego rodzaju zapałki z tamtego kraju, gdzie pojadę, także to też Artur nie będzie stratny. No Artur, muszę powiedzieć, no jako taki, no mój przyjaciel ostatnio bardzo mocno wie o tym, gdzie pojadę, wie też, ile mnie to kosztuje, ile mnie to kosztował ten w ogóle wyjazd, ta decyzja, bo to nie tylko jest tutaj sprawa kanału, ale te sprawy są rodzinne, ale nie, to odchodzi na inny kanał, moi kani, kanał kanałem. Przypomnę jeszcze raz, osoba, która pierwsza zgadnie, albo może będzie więcej tych osób, które zgadnie, gdzie będę, wysyłam do tej pierwszej osoby na pewno karteczkę, a będzie więcej, to może przeprowadzimy jakieś rozlosowanie, zobaczymy, jak to będzie. Ja postaram się jak najszybciej odezwać, może to będzie poniedziałek, może to będzie wtorek. Zobaczymy, obserwujcie, monitorujcie, ale naprawdę bardzo, bardzo gorąco zachęcam Was do oglądania starszych odcinków, do oglądania ich po całości, do oglądania na nich reklam, nie tylko u mnie, też u innych widzów. Będzie to też czas próby dla właśnie kanału Flaming Recycling. No i co, no, chciałem też gorąco wszystkich moich widzów pozdrowić. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się udało. Ja będę trzymał kciuki za Was. No i co, no, chcieliśmy z Wami też tak pożegnać takim tradycyjnym hejka siemka, a więc mega niestandardowa. Jak się podobało, zapraszam do łapkowania w górę i tylko w górę łapkujcie. Zapraszam do pisania komentarzy, zgadnijcie, gdzie lecę. I do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tego flaminga, to nawet macie stoi na tym i madle ten flaming. I na poprzednie, wszystkie poprzednie moje odcinki liczę na Waszą obecność, na Waszą aktywność. I hejka siemka, do zobaczenia, do zaś.